Skalne miasto w Czechach. Jak już dojechaliśmy do Szklarskiej Poręby, to na pewno warto zobaczyć, co u sąsiadów słychać. A w zasadzie widać. Widoki zacne. I to miejsce Wam polecę, żebyście zwiedzili. Skalne miasto, masyw górski w Sudetach Środkowych w Czechach, będący fragmentem Gór Stołowych. Na południe od Kotliny Braumowski, w pobliżu miasteczka Teplice nad Metui oraz wsi Arcbach w północno-wschodnich Czechach. Cały teren masywu leży w granicach rezerwatu przyrody o nazwie Skalne Miasto, Narodni Przyrodni Rezerwace Arcbacko-Teplickie Skały. Tereny te są atrakcją turystyczną. Zespoły skalnych ścian i turni, z języka czeskiego zwane skalnymi miastami, znajdujące się w masywie są jednym z najbardziej znanych piaskowców terenów wspinaczkowych na świecie. Służyły one jako schronienie w czasach trudnych. Z osobistości, które tu zawitały, to królowa pruska Luiza, król polski i elektor saski August II Mocny, hrabia Franz Anton von Sporck z pobliskiego Kuksu, cesarz Józef II, cesarz austriacki Karol I, Johann Wolfgang Goethe. Wiele skał posiada własne nazwy, jak Głowa Cukru, Kochankowie, czy Starosta i Starościna. Przy jednym ze szlaków turystycznych znajduje się symboliczna drewniana kapliczka, poświęcona czeskim wspinaczom, którzy zginęli nie tylko tutaj, ale także w innych górach. Kapliczkę usytuowano w występie skalnym, na którym umieszczone są tablice pamiątkowe osób zmarłych tragicznie w górach. Na terenie parku są dwa jeziorka, piaskownia, pierwsze znajduje się zaraz za bramkami kasy i to pozostałości starej piaskowni. Jeziorko z łódkami, idąc głównym zielonym szlakiem, dochodzimy w okolice skały Chromowy Kamen, skąd w kilka minut podejdziemy żółtym szlakiem do budki, gdzie należy kupić bilet na łódkę.